Siemanko wszystkie na moim kanale, w dzisiejszym odcinku jak to na wakacjach, Łukasz się nudzi, tęskni i dostaje wariację. Ale wariacji dostaje czasami nawet przemyślam. Dobra, mianowicie wam tutaj nie będę przedłużał. Opowiem wam tak na szybciutko, co ja wymyśliłem. Oprócz vlogów to też mam trochę mocy się znudzi. Postanowiłem wam nagrywać jakieś inne różne filmiki niż tylko vlogi. I mianowicie wpadł na pomysł, tak jak w tamtym roku, pamiętacie, znalazłem zabawę na wakacje, tak samo i w tym roku znalazłem też zabawę na wakacje. Oprócz co pokazywałem raz wam na vlogu, co ja byłem wkurzony i rzucałem gruzami. Jeśli nie jestem wkurzony, jestem wesoły, słoneczko świeci, co wakacje. No, także trzeba coś wybawić. Mianowicie widzicie to kałużę? To będziemy sobie rzucać kamieniami i takimi bryłami piasku do wody i tak fajnie, taki wiecie, taki fajny efekt będzie. Jak będzie jakiś mega efekt, to dam to po prostu w slomo. Może jakąś muzyczkę znajdę, będziecie mieć w podkładzie cichą muzyczkę, a ja zaczynam rzucać kamieniami. Także co piesu leci, kamień czy bryła? Piesu leci kamień, dobra. Także powiem wam, że to fajna frajda za dzieciaka rzucać takimi kamieniami do błota. Uwaga, będzie gruby karibir. Jechu, Łukasz, ty to jesteś wariat. Tam są ryby, Łukasz. No to sobie upolujemy jakąś rybę. To będzie w zwolnionym tempie. Mam nadzieję, że ten filmik potrzebujecie jako rozrywka i że po prostu takie, że to potraktujecie ten filmik na luzie, że to nie jest jakiś zniszczanie się nad wodą, zniszczanie środowiska, tylko po prostu moja głupota takie luźny, zabawny, śmieszny filmiki. Nie wiem jak to nazwać. Mieszka z tym, mam nadzieję, że wy nie weźmiecie tego na poważne, tylko będziecie to oglądać po prostu ze śmiechem na luzie i mam nadzieję, że poczujecie to jako zabawa. O właśnie, jako zabawa. Uwaga! Wszelka dwunastka! Nie but! No. Zaraz nie będzie kałuży. O, nie trafiłem. Brawo ty, Łukasz. A teraz jeden za drugim. No. Muszę uważać na rower, bo ta kamera wisi na... Znaczy stoi na... oparto o rower, o nerwie w zasadzie można powiedzieć. Uciekać! O, nie trafiłem. Po raz drugi.
poczekacie. Ja pójdę stamtąd i rzucę tak i będzie smoke grenade. Ja to bym nie mógł sobie, jakbym czegoś nie wymyślił. Uwaga! To było dobre. Akurat po wczorajszej burzy ulewie jest takie błotko, to zarbol tego nie wykorzystać, panie. A masz! A masz! Nie mówię, że wszystkie będziecie mieli stromo, ale taki fajny plus. Takie fajne futary będziecie mieli w zwolnionym tempie. Teraz rzucimy tyłem i uciekamy. Ciekawcie mnie, co się uda. Tyłem rzucimy. Aha, Łukasz, genialny jesteś. Uwaga! No. Nie bójcie, amunicja mi się nie skończyła się. Pyk. Jak ja to lubię. Wiecie, co mi zadawała takim głupiej zabawie? To, że tak fajnie się błoto się rozpryska. No, to jest kozak. A ja czegoś poszukam na fino takie. Taką bryłę, chociaż już była. Uga, zmarnowałeś to. To miało być na koniec filmu. Wziąłem taką bryłę, ale tu już w rękach mi się rozwala. No to. Won. A teraz taki mały kamiczek rzuciłem sobie, o. Żeby nie było. Pyk, o. Ech, to było słabe. Ten filmik będzie się nazywał Tak on będzie się nazywał, mianowicie będzie się nazywał Kamienie kontra błoto? No jako tak, kamienie kontra błoto, o. No. Bo to są i kamienie, i jakiś kawałek gruzu. No. Znaczy takie, o. Twarde to nawet jest, powiem wam. No to kamienie kontra błoto będzie się nazywał ten filmik, o. I tyle. O! To będzie bomba. Ale oglądacie ten filmik do końca. To wrzucie na końcu. I zostawcie łapy w górę. Bo powróciłem sobie ręce. Bo to było głęboko w błocie. Ale wyciągnąłem. Przyciągnie wam to wyciągnąłem, żeby to na koniec filmiku taką bombę zrobić. No. A teraz takimi będziemy rzucać, o. A, Łukasz, genialny jesteś, znów nie trafiłeś. Niemcy bombardują trzecia wojna światowa. O. A
Omanga, omanga, bomba spada. O kurde, a tu doszło. Dobrze, że w miarę kamera daleko stoi, to nie dostanie. Mam nadzieję, że na kamerze fajnie to widać. Dwa naraz, patrzcie. Dwa naraz. W zasadzie to trzy, bo się rozstroili. No. A teraz bombardowanie. No, głucha, teraz musisz tak rzucać, no to macie. Dla tych nauczycieli, co na mnie krzyczeli, a macie. Bomba! Daleko kopnąłem. Kamiczek, niech sobie popływa. Kur! 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 I jeszcze raz kur! Ubrudziłem sobie buta. Dobrze, że ja mam zapasy ze szkoły. Buty. Dobra, ja mam tu jeszcze. Rzucam. To jest przed końcem. O dobra, tylko że mi to się udało. No. Taką łoza to, ja wiem, czy taką głęboką? Trochę, bo aż kamienie te grube wypływają na wierzch. To nie jest aż taka głęboka. Szkoda, że to nie pykło. Oho! Byliś prank, rzucimy jednego kamienia, tu nagle trzy. A czary mary. Chain box.
zrobię. Ochrapałem nerkę, siadełko ochrapałem i kamera trochę dostała. O, Łukasz, ty to masz czasami zajnie fajne pomysły. Ile to już trwa? 15 minut. No to powtórka z rozrywki, panie. No to powtórka z rozrywki. Ja to jak ja, zawsze znajdę jakoś zabawę. Bo na wakacjach trzeba się zabawić. No. Dobra, to ostatnia. Parę fajnych wynalazków było, teraz ta bryła. O, dobra. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał wam. Taka zabawa na wakacjach, jak co roku. Mam już drugi rok, będę kontynuował tę serię z vlogów wakacyjnych. No. Także cóż, jeśli wam filmik się spodobał, no to łapa w górę. Nie zapomnijcie także o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz zasubskrybowaniu kanału Adiego, no, czyli Adama, krótko mówiąc. No i tak jak na początku filmu, tam w połowie, obiecywałem, że będzie bomba w tej kałuży. No to król zawsze obietnicę dotrzyma. Może teraz jakąś muzyczkę taką energiczną puszczę. To waży gdzieś koło, jak na moją rękę, 3 kilo. Może gdzieś tak koło 3 kilo waży. No to dobra. Ustawię się gdzieś tu. I raz. Odrzucanie. 10. 7. 8. Jeden. O kur...
No. I to była właśnie bomba końcowa. Także trzymajcie się ciepło. Na razie.